To jest zupełnie jakaś nowa jakość w Legionowie. Nie było konkursu w Legionowie o zasięgu ogólnopolskim. My robimy co prawda eliminacje rejonowe, ale potem robimy półfinał. No i cóż, no i ukochana Danusia Rin, tu wszyscy ją kochaliśmy. Wesoła, rubaszna, wspaniała aktorka, wspaniała piosenkarka, dobry człowiek. I dobrze, że pani Danusia Błażejczyk, też wielka gwiazda, organizuje to przedsięwzięcie, a my chcemy bardzo pomóc. Poza tym na pewno jest to nobilitacja dla miasta, bo jakaś nowa jakość. My kochamy piosenkę, ja też kocham piosenkę. Wszyscy kochamy piosenki, bo słuchamy piosenek. Ale piosenki wysokich lotów musimy pokazywać i ludziom dawać tę dawkę fajnych wrażeń. I najważniejsze jest to, że czcimy Danusię Rin, że mamy eliminację w mieście konkursu ogólnopolskiego, no i że miasto będzie przez to promowane. To jest najważniejsze. Osoba, która w ogóle śpiewa w języku polskim, ma przyjść na przykład do MOK-u, czy do Urzędu Miejskiego, do Wydziału Kultury i po prostu zgłosić się, że chce wystąpić, a resztą zajmiemy się my. I co jest jeszcze ważne, droga młodzieży, ale i starsze osoby, jak mają chęć zaistnieć, nie muszą śpiewać koniecznie piosenek Danusi Rin. Mogą śpiewać inne piosenki. Ważne, żeby się odważyły, żeby wystąpiły i żeby były razem z nami. A będą promowane również przez media, nie tylko lokalne, mam nadzieję, ale i inne. Także zapraszamy, śpiewajcie w hołdzie Danusi Rin i bądźcie tak uśmiechnięci i tak witalni jak ona. Zwłaszcza witalni w sensie waszych deklaracji przystąpienia do konkursu. Pomysł zrodził się stąd, że bardzo lubię piosenki Danusi. Znałam ją osobiście, nawet przez pewien czas mieszkałam w jej mieszkaniu, ponieważ miałam taką sytuację, że nie mieliśmy się gdzie podziać i Danusia nam odstąpiła swoje własne mieszkanie. Miało być kilka miesięcy, a był prawie rok czasu, więc poza tym zawsze mnie w takich działaniach artystycznych wspierała, była takim dobrym aniołem stróżem. I podziękowaniu za to, co robiła nie tylko dla mnie, dla innych ludzi i podziękowaniu za jej piosenki. Pomyślałam, że dobrze, żeby taki festiwal stworzyć, żeby jej pamięć, bo artysta żyje tak długo, jak żyją jej piosenki, więc a one są naprawdę ponadczasowe, bo to były teksty wspaniałych artystów, tak samo muzyka wspaniałych artystów, no i do tego dodać interpretację Danusi, więc warto o to zawalczyć, żeby one żyły nadal.